Witam, mam na imię Alicja. Jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko ilościowych. Całość mojej oferty możecie tu naturalnie znaleźć na stronie internetowej www.zadania-projekty.pl. Jeżeli musicie się ze mną skontaktować, jak najbardziej możecie albo przez stronę internetową, albo przez kontakt mailowy, pisząc na zadania-projekty@wp.pl. I dzisiaj chciałam Wam pokazać taki element weryfikacji jakości dowolnego modelu ekonometrycznego, jakim jest badanie dopasowania. Badanie dopasowania jest takim elementem, który potrafi nam powiedzieć choćby cokolwiek o jakości modelu, czy dobrze on odzwierciedla jakoś dla nas, powiedzmy, rzeczywistą zależność, czy ona się potwierdza w liczbach. Podstawą jest na przykład współczynnik determinacji. On mówi, przykładowo w tym modelu ekonometrycznym, gdzie już mamy konkretny wynik tej determinacji, że w 82%, oczywiście po przecinku, ale w 82% dwie zmienne, które wrzuciliśmy tu do modelu, czyli liczba pobierających świadczenia społeczne, jak i pozostający na utrzymaniu, te dwie zmienne potrafią wyjaśnić liczbę osób aktywnych zawodowo ogółem aż w 82%, czyli to oznacza po ludzku to, że jeżeli będę wiedziała, jaka jest liczba pobierających świadczenia społeczne i liczba osób pozostających na utrzymaniu w rodzinie, mogę aż uzyskać 82% pewność, że dobrze jestem w stanie oszacować liczbę aktywnych osób zawodowo, czyli można poprawną mieć interpretację. Obie zmienne, czyli te dwie tutaj wymienione, wyjaśniają sposób kształtowania się liczby osób aktywnych zawodowo ogółem na 82%, czyli jest to dość duże dopasowanie, bo oznacza to tyle, że tylko około 18% stanowią albo wahania losowe, albo nieuwzględnione w modelu zmienne. Czy się cieszyć z 82% co do współczynnika determinacji? No ja bym powiedziała, że jeżeli przyjmiemy, że wymagaliśmy w naszym opracowaniu, w naszym modelu 80%, to ja bym powiedziała, że dość dużo to jest 82%, bo przekracza minimalne 80%, jakie sobie założyliśmy. Jeżeli w modelu założyliśmy większą restrykcję, że musi być minimum 90% czy nawet 95%, to współczynnik determinacji na poziomie 82% ja bym oceniła jako niski poziom tego dopasowania, no bo ja bym powiedziała, że w zbyt niskim udziale te dwie zmienne wyjaśniają sposób kształtowania się Y, czyli zmiennej liczba osób aktywnych zawodowo ogółem. Ja bym powiedziała, że dla mnie osobiście jeszcze to jest za mało, ale to już świadczy o tym, że idziemy w poprawnym kierunku. I albo należy zwiększyć liczbę obserwacji wziętych do modelu, albo zastanowić się nad zwiększeniem lub nawet wymianą zmiennych objaśniających, bo im, tak jak mówię, idziemy w dobrym kierunku, ale nie jest to wynik dla mnie osobiście zadowalający. Drugim elementem w ramach badania dopasowania modelu do danych empirycznych jest tak zwany współczynnik zmienności resztowej albo reszt. Jest to wzór tutaj zapisany, jest to wzór FE, gdzie trzeba podzielić SE przez średnią Y. A mówiąc po ludzku, musimy podzielić otrzymany błąd standardowy w modelu przez średnią Y, czyli zmiennej, dla której budowaliśmy model, czyli u nas liczby osób aktywnych zawodowo. Czyli jeżeli w modelu powstała reszta, która wynosi przeciętnie 85,121 i chcemy się dowiedzieć, czy to jest duży udział w średniej Y, to musimy ten błąd standardowy podzielić przez zwykłą średnią arytmetyczną zmiennej objaśnianej, dla której budowaliśmy model, i procentowo, niby to jest 85 po przecinku, ale w porównaniu do średniej 2500, ten współczynnik zmienności resztowej to jest tylko 3 po przecinku. Dlaczego ja mówię tylko 3? Bo jeżeli przyjmujemy, że do 10% to jest ok i mówimy, że model nadaje się do prognozowania, że udział reszt w średniej Y jest w normie, no to bym powiedziała, nie jest to jeszcze tak źle. Czyli formalnie zapiszemy, że wartości rzeczywiste Y, czyli u nas liczby aktywnych zawodowo, to one się różnią przeciętnie od wartości teoretycznych, przeciętnie o 85 po przecinku jednostek, czyli o wartość tego błędu, co stanowi 3,387%, bo taki jest wynik procentowo, czego? Średniej liczby aktywnych zawodowo. Jeżeli powiemy, że to jest do 10%, no to powiemy, że model nadaje się do prognozowania. I teraz podsumowując, jak określimy dopasowanie modelu do danych empirycznych? Czy ono jest dobre, czy ono jest zbyt niskie, za wysokie? No za wysokie to nie. Czy jest zbyt niskie, czy przynajmniej spełnia te nasze wymagania? Jeżeli przyjmiemy, że r² ma być na poziomie przynajmniej 80%, to współczynnik determinacji jest zadowalający. Jeżeli przyjmiemy, że współczynnik zmienności resztowej ma być do 10% i taki warunek u nas spełnia, to powiemy, że dopasowanie modelu do danych empirycznych jest wysokie. Jeżeli byśmy patrzyli na inny poziom, minimalny r², no to byśmy mogli powiedzieć, że dopasowanie jest wysokie, ale jednak niewystarczające, bo przynajmniej 90% wymagane, a u nas r² na poziomie 82%, to ja bym powiedziała, jeszcze nie jest tak super, jakby mogło być. Także ten element podstawowy analizy modelu ekonometrycznego, czyli badanie dopasowania modelu do danych empirycznych, ja omówiłam. Jeżeli chcecie zapoznać się z innymi elementami oceny jakości modelu, jak najbardziej możecie zajrzeć na inne pozostałe moje filmy. Kwestia je wyszukać na playliście Ekonometria. Także ja Was serdecznie pozdrawiam, proszę w miarę możliwości mailować do mnie na zadania-projekty@wp.pl, a Was zapraszam do udostępniania moich filmów znajomym, korzystajcie z całej udostępnionej przeze mnie wiedzy i zapraszam do nauki. Pozdrawiam.